Witamy Was bardzo serdecznie, Piotrek z wiosłujcie.pl. Dzisiaj kilka słów na temat dwóch modelów z marki Hydroforce. Model Oceana w wersji Combo oraz model White Cup również w wersji Combo. Combo to słowo klucz, które oznacza, że deski oferowane są w zestawie z siedziskiem kajakowym oraz z wiosłem, które możecie bądź używać jako pagaj, bądź jako dwupiórowe wiosło typu kajakowego. W zestawie znajdziecie również podnóżek, który pozwoli Wam wesprzeć nogi w pozycji siedzącej. Obie deski zbudowane są na konstrukcji dwuwarstwowej, na strukturze dwuwarstwowej. Bardzo komfortowy pad, który znajdziecie na desce, oferuje naprawdę dużą wygodę zarówno chodzenia, jak i siedzenia na nim. Linka typu bungee, która pozwoli Wam zamontować dodatkowy bagaż. W zestawie oczywiście leash, statecznik typu slide-in. Właściwie obie deski to dziesiątki, czyli 305 cm długości i 81 cm szerokości. Gwarantują dużą stabilność tych desek i pomimo tego, że są to 12 cm grubości deski, to nośność tych desek to jest maksymalna 120 kg, co oznacza, że komfort pływania jest tutaj dla osób o wadze między 80, 90, 95 kg, czyli dosyć szeroki aspekt. Są to typowe allroundy, typowe deski, które dają możliwość osobom, które chciałyby rozpocząć swoją przygodę z paddleboardingiem, rozpocząć pływania. Część z tych osób obawia się pływania na stojąco, uważając, że stabilność nie będzie dla nich taka łatwa. Dlatego oferujemy te deski w zestawach combo, czyli z siedziskiem kajakowym, czyli osoby, które faktycznie obawiają się tego, a de facto nie ma się czego obawiać, mogą spróbować swojej przygody z paddleboardingiem w wersji siedzącej, co nazywamy w skrócie kajakboardingiem. Tak jak wspomniałem, dziesiątki, pełen zestaw, dwie deski, bardzo atrakcyjna cena, bardzo dobra jakość wykonania. Bestway, który jest producentem marki Hydroforce, jest największym producentem sprzętu pompowanego na świecie. Zarówno baseny, jak i właśnie deski SUP, pontony. To wszystko oznacza duże doświadczenie w produkcji sprzętu pompowanego. Oczywiście wewnątrz technologia Drop Stitch, która pozwala na rozłożenie bardzo równomiernie ciśnienia roboczego, które wynosi 15 PSI, tak jak standard w deskach SUP. Właściwie ciężko powiedzieć coś, co te deski nie mają. Te deski posiadają wszystko, czego potrzebuje ktoś, kto chciałby zacząć swoją przygodę z paddleboardingiem i w dobrej cenie kupić bardzo dobrej jakości sprzęt. Mówię, obie deski tak naprawdę są dwie siostry bliźniacze. Oceana 10.0 i White Cup 10.0 różnią się głównie grafiką, z której każdy może wybrać to, co jemu się podoba bardziej. Siedzisko kajakowe, dwupunktowe, wiosło dwupiórowe, które można zamienić na wiosło typu pagaj. Wszystko znajduje się w tym, co potrzebujemy do rozpoczęcia. Także liczymy na to, że coraz więcej osób spotkamy na wodach polskich jezior, mórz, a może i również, tak jak my dzisiaj, na wodach Chorwacji. Bardzo serdecznie zapraszamy Was do przetestowania tych desek i do zobaczenia na wodzie. Aloha!